Według przeprowadzonych badań na zmywakach, które codziennie używamy w kuchni, znajduje się ponad 10 milionów bakterii. To jest więcej niż na desce klozetowej. W związku z tym, żeby zadbać o higienę, pamiętajmy przede wszystkim, po pierwsze, o płukaniu zmywaka. Myjemy nim brudne naczynia, wszystkie resztki jedzenia trafiają do środka. Jeśli zmywaka dobrze nie wypłuczemy, to wszystko pleśnieje, gnije, rozwijają się bakterie. Po drugie, nigdy nie zostawiajmy zmywaka na dnie mokrego. To jest tylko pożywka dla bakterii. On wtedy doskonale pleśnieje, gnije, zaczyna śmierdzieć. Po trzecie, częste wymienianie zmywaka. To jest bardzo ważna rzecz, przynajmniej raz w tygodniu. Czysty zmywak gwarantuje nam zachowanie higieny. Po drugie, pamiętajmy też o wycieraniu blatu. Zawsze, po każdym przygotowywaniu jedzenia, musimy blat wytrzeć do sucha. Warto używać ściereczek antybakteryjnych, gotowych, nasączanych, które pozwolą nam zabić znajdujące się na blacie bakterie i utrzymać jeszcze większą higienę w kuchni. Oczywiście nie pozbędziemy się bakterii, nie możemy się w swoim życiu pozbyć wszystkich bakterii, one są też potrzebne, natomiast możemy tą higienę poprawić, ograniczyć rozmnażanie się bakterii i w swoim otoczeniu część z nich wyeliminować.